Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj sobie porozmawiamy o najnowszym evencie Story z Universe Survival Saga, gdzie możecie zdobyć nową kartę Kalifly, nową kartę Kale i możecie także podbić super atak dla Kalifly, tej Agility. Także naprawdę fajna sprawa, zobaczmy najpierw co jest w informacjach, a za chwilę przejdziemy do tych kart i zrobimy sobie event. Także jak widzicie w drugim stage'u dropi karta Kalifla, wiadomo o co chodzi. Trzeci stage dropi karta Kale. Siódmy stage dropią albo na zmianę, albo oba po prostu medale dla właśnie Kale i Kalifly, żeby je zdokanować. Na szóstym stage'u jeszcze jest medal dla Kabba, który we wcześniejszym evencie był do farmienia, Kabba Tech. Ma kolejnego dokana i tutaj też możecie go po prostu zdokanować. Z tego co pamiętam, Kabba potrzebuje 10 medali, żeby go zdokanować. Kalifla Agility bodajże też 10. Te same medale są potrzebne do dokanowania Kefli, jeżeli ktoś ma. Kefla potrzebuje, z tego co pamiętam, też 10 medali Kale i 10 Kalifly. A te karty, które farmicie, czyli nowa Kale, tutaj i nowa Kalifla, potrzebują tylko po 5 medali, co jest mega fajne. Plus te karty bardzo szybko dropią. Ja miałem, nie wiem, po 6-7 kart nawet mi dropiło w jednym przejściu, także naprawdę kosmos. Także karty bardzo szybko dropiły. To samo z medalami, też szybko dropią. Oczywiście czym więcej macie procent tego teamu Universe Survival Saga, tym większe bonusy, czyli więcej wam rzeczy może dropnąć. Także najpierw wam pokażę, tutaj mamy ten karty już, to jest ta nowa Kale, którą możecie wyfarmić. Jak widzicie, zrobiłem ją sobie na super atak 10. Bardzo fajnie, bo nawet ta darmo, znaczy to jest Kalifla oczywiście, pomyliłem. Bardzo fajnie, bo nawet ta darmowa Kalifla ma unik i tak dalej, także jest spoko według mnie. Tutaj mamy Kale, według mnie no troszeczkę gorzej, jednak na bardziej bym stawiał na Kalifle, żeby w ogóle używać. Ogólnie te karty są bardzo uzależnione od tej kategorii Universe Survival Saga, ponieważ mają takie bonusy, pasywki, które działają właśnie tylko w sumie z tą kategorią. I to samo dotyczy Kaby, gdzie on tutaj jest. Też go zdokanowałem, z tego co pamiętam. Także gdzieś tu Kabba powinien być. Kabba, zobaczmy, gdzie on tutaj jest. O, tutaj jest zdokanowany. I jak widzicie, on też ma szansę na criticala plus 7%. Plus 7% do critical, na szansy na critical za każdego członka z Universe Survival Saga. Także ta postać to jest taki damager, robi damage powiedzmy. A tamte pozostałe to jest taki support. Taki supportik bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o Kalifle. Także tutaj dałbym chyba na pierwszym miejscu Kabbę, później Kalifle i na końcu tą Kale darmową, którą możemy właśnie wyfarmić. No i mówię, głównie te karty darmowe są dobre w tej kategorii Universe Survival Saga, bo takie mają też pasywki. Tutaj mamy właśnie tą Kalifle, którą widzicie, którą można sobie farmić. Już ją podniosłem do SSR i zaraz będziemy dokanować. Każda z tych kart potrzebuje 5 medali, żeby zdokanować, także 45 medali, żeby podnieść, żeby 9 kart zdokanować i podnieść na super atak 10 Kalifli Agility. Także teraz to zrobimy i za chwilę weźmiemy się za evencik. Gdzie jest tutaj? O, jest Kalifle, jak widzicie. I jej będziemy mogli podbić super atak. Także najpierw zdokanujmy do końca te karty. Co jest mega ciekawe, tylko tej Kalifli możecie podbić super atak. Kale to jest inna Kale. Kale fizycznej nie możecie podbić ataku. O tym musicie pamiętać. Kale fizycznej możecie zrobić do Kana, właśnie zbierając te medale tutaj też z tych eventów, ale nie możecie jej farmić super ataku. Super atak tylko może mieć farmiona ta Kalifla Agility, którą za sekundę będę robić, jak zobaczycie. Dlatego tutaj te wszystkie karty dokanuję. No i niestety Kale nie ma darmowego super ataku i tak to po prostu wychodzi, ponieważ ta Kale, którą możecie farmić, ta Intelligence, to jest bodajże Super Saiyan 2 Kale, a Kale fizyczna, która jest z Summonów, to jest
Kale Berserker. Coś takiego, także są niestety inne nazwy, inne tak jakby transformacje zupełnie i nie można farmić super ataku, więc tylko Kalifla, zaraz wam to pokażę, tylko tutaj zdokonujemy wszystkie wersje i będzie można podbić. Jestem ciekawy, czy będzie trzeba jeszcze robić na UR, czy to już będzie 100%, czy będzie 50%. Zobaczymy sobie. Także mówię, naprawdę bardzo szybko da się to wyfarmić i postacie, i medale. I około 80 kart Kalifli i około 3-4 kart plus jeszcze medale możecie zdobyć za same misje. Także jeżeli macie słaby team, że ma mało procent, mało dostajecie bonusowych itemów, no to nawet za misje, które się tam odbiera jako nagrodę, dostajecie karty Kale i Kalifli. Także to jest mega ciekawe. 50%, ok, czyli muszę wszystkie jeszcze podbić na UR. Tutaj właśnie, nie zablokowałem jej, ok. Podbić trzeba na UR, to już nie będziemy tego robić, bo nie chcę po prostu przedłużać, więc zróbmy sobie najpierw event, a później po prostu sobie to wszystko podokanuję. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Musimy tą kartę, którą robiłem, podbić na UR i wtedy będzie 100% dla Agility Kalifly. I tutaj są misje. Tak jak mówiłem, drugi stage i trzeci dropimy karty, siódmy i szósty dropimy medale. Także weźmy sobie na przykład ten stage drugi i zobaczymy, czy nam poleci akurat karta. Weźmy sobie Ultra Instinct Goku. Takim teamem to robiłem, jak widzicie, mam 145% takim teamem. Także no to jest dużo bonusu, 145%. Jeżeli zdokanuję tutaj jeszcze tą Kaliflę, to będzie pewnie 155%, jeżeli się nie mylę. Te procenty zależą od tego, czy karta jest po dokanie, czy i tak dalej, czyli jest tur, czyli ma 120 level, jest pod dokanie, czy nie jest pod dokanie, od tego zależą te procenty. Także tak to wygląda, taki używam team i zobaczmy, czy polecą karty, mówię. Czasami nawet po 6-7 kart leciało, więc jak macie jakiś taki większy procent ten tutaj na dropnięcie tych kart, to bardzo szybko to zrobicie. Chyba najprzyjemniejsza farma z możliwych to była. Nawet zebranie wszystkich medali. 10 medali dla Kalifly Agility do Dokana, 5 dla tej nowej Kalifly, żeby ją mieć dla siebie i 45 dla podbicia super ataku. Naprawdę mega szybko się udało pozbierać, także chyba najprzyjemniejsza farma, jaka jest w Dokanie, jaką robiłem od dawna. O, proszę bardzo, unik. Także mówię, jeszcze tylko zdokanować tą Kaliflę muszę i tyle. Ale to już poza nagraniem, żeby nie marnować czasu. Chciałem wam po prostu przedstawić, jak to wygląda z dokanami, komu można farmić za darmo, komu nie i tego typu rzeczy. Niestety, tak jak wspomniałem, Kale, nie można fizycznej Kale farmić super ataku, ale Kalifla Agility jak najbardziej, także to jest fajne. O, jak widzicie, możemy używać dwa razy Kale w teamie, dlatego właśnie, ponieważ mają inną nazwę. Fioletowa Kale, ta farmiona nowa, to jest SSJ2 bodajże, a ta fizyczna to jest Berserker, także inna zupełnie transformacja. Jestem w trakcie zbierania medali dla Ultra Instinct Goku, także jeszcze swojego nie mam skończonego. No i proszę, trzy karty. Okej, może być. Trzy karty poleciały, zobaczymy jakie, bo tutaj randomowo lecą. Raz taka. Także jestem ciekawy, jakie to były karcioszki. Powiem wam, że częściej mi Kale leciała. Jeżeli chodzi o medale, to częściej mi Kale leciała. Bo karty to tak, każda karta ma swoją misję. No i trzy razy Kalifla. Każda karta ma swoją misję, ale jeżeli chodzi o medale, to się zbiera w tej samej misji. No i częściej mi jednak medale do Kale leciały, a potrzebowałem ich mniej, także troszeczkę musiałem sobie nadrobić. Także jak widzicie, tak to wygląda, mówię. Jeżeli chodzi o te darmowe karty, to chyba na pierwszym miejscu stawiam tego Kabbe, bo taki Damager najbardziej konkretny, później Kalifle, bo ma uniki nawet jako darmówka i na końcu Kale. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, subskrypcję oczywiście, wbijajcie na grupę na Facebooku, grupa się nazywa Sayanelato. Po lewej stronie macie wszystkie linki, bądź pod spodem w opisie. I też możecie zostawić follow na Twitchu, ostatnio też streamuję na Twitchu i na YouTubie i na Twitchu naraz, także zachęcam do ewentualnego zostawienia follow i przetestowania, jak działa Twitch TV. Trzymajcie się i na razie, cześć.